Na pewno chcieliśmy dzisiejsze spotkanie wygrać. Wiadomo, że 3 dni temu z Piastem przegraliśmy, tak jak wspomniałem przed meczem. Spotykają się dwie drużyny, które mają najlepszy jak na razie bilans, bo my i Piast już dawno nie przegraliśmy spotkania. Tak naprawdę mamy cały czas formę zwyżkową i wiedziałem, że to będzie ciężki mecz. I czy jesteśmy zadowoleni? Można powiedzieć tak pół na pół, bo biorąc pod uwagę to, że przegraliśmy w środę, dzisiaj nie straciliśmy znowu bramki w lidze. Jednak jeśli chcemy dalej liderować, to musimy spotkania takie przepychać. Czego mogło zabrakować? Przede wszystkim zabrakło bramki, tak? Bo wynik jest 0-0. Czy czegoś zabrakło? Ciężko mi teraz na świeżo powiedzieć. Na pewno nie zabrakło walki, determinacji, bo na tym boisku to było tak naprawdę podstawową sprawą. A sytuacje bramkowe, które stworzyliśmy, były po dwóch, trzech składnych akcjach, jednak ta piłka nie zatrzymała w siatce, no i niestety wynik remisowy. Miejmy nadzieję, że na boiskach, które będziemy teraz grać, będą lepsze i będą pozwalały nam grać to, co chcemy, czyli grać po ziemi w piłkę. I po trzech meczach to mogę powiedzieć, dalej jesteśmy niepokonani od dłuższego czasu w lidze, więc to jest dobry prognostyk na przyszłość.